Cześć. Witam was bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Rock i przedstawiam wam South Park Kijek Prawdy. Na temat tej gry wypadałoby pożartować, oczywiście, i jest warta pożartowania, ale z całkowitą powagą mogę wam powiedzieć, że jest to jedna z najlepszych gier, jakie grałem w ogóle. I niewątpliwie jest to najlepsza gra, z jaką miałem okazję zetknąć się w tym roku. Nie tylko dlatego, że jestem starym widzem serialu, ale także dlatego, że potrafię docenić dobrze zrobioną rozgrywkę i niezłego RPGa przy okazji, okraszonego przy tym fenomenalnym poczuciem humoru, chociaż obrzydliwym, ale jakby trudno po South Parku spodziewać się czegoś innego. Warto w to cholerstwo zagrać, rozbawi was, ale także zaskoczy jakością rozgrywki. Zaczniemy sobie od nowej gry dzisiaj, mimo że ja już przyszedłem gdzieś tak około 5 godzin tej rozgrywki, ale początek jest oszałamiający, oszałamiający. Zapraszam zatem, moi drodzy, rzućmy na to okiem. Swoją drogą, dzisiaj przyjechała do mnie cała rodzina praktycznie, a że ja jestem towarzysko upośledzony, no to siedzę i nagrywam. Ale tylko ten jeden odcinek nagram, obiecałem im. For a thousand years, the battle has been waged, with only the bravery of the Grand Wizard to protect his human followers. But even though the Wizard King is so undeniably cool, the Drow Elf armies continue their attacks. They seek the human's most treasured relic, the Stick of Truth. But the tides of war are soon to change, as news of a new kid spreads throughout the land. In order to save the humans, the Grand Wizard must get to the new kid, before the Drow Elves can manipulate his land, and use him to take the sacred relic from human hands. For whomever controls the stick, controls the universe. Tak jest, moi mili, tak jest! Historia zdaje się być wielce poważna. Oto nasz bohater. Ja ilekroć patrzę na tego ludka, jak już go zrobię, to się śmieję. Zróbmy sobie... Nie wiem czemu, ale zawsze robię czarnoskórego bohatera. Coś musi we mnie siedzieć. Dobra, wybierzmy sobie fryzurę. Tak? Zaprawdę, naprawdę, jest to pełen... Cholera, dobra, jedziemy dalej. To jest ten kolor. Uświadomiłem sobie, że mój bohater jest podobny do Roya. Tylko, że jest czarny. On wygląda dokładnie tak samo, jak postać, którą stworzyłem na live. Zostawimy to tak. No i co, moi drodzy? No i co nam tu jest potrzebne? Tak jest, mały rok, moi drodzy. Ach, cudnie. Tego nie było. To będzie trochę inaczej. Witajcie w South Park. Miejsce pełne hasających jelonków, wesołych ptaszków i uśmiechniętych dzieci, których rodzice nie mają nigdy nic do ukrycia i bardzo swoje dzieci kochają. Tak jest. Zwłaszcza mama Cartmana! Well, I think that's everything. We did it, hun. We're really moved in. It's a new beginning for us. Things are finally going to be good. Do you really think it will be better for him? They won't look for him here. We just need to make sure he doesn't attract any attention. Come on, let's see how he's doing. Nasz bohater jest tajemniczy, na to wygląda. Towarzyszy mu jakaś mroczna historia, którą znają tylko rodzice. Hey champ, how do you like your new room? Yeah! I know it's a big change for all of us, but son, do you remember why we moved to this quiet little mountain town? He doesn't remember. He doesn't remember at all. That's good, that's good he doesn't remember. Sweetie, we want you to have lots of fun here. Why don't you go out and make some friends? Right, get outside and play, son. Like normal kids. We've got some money for you on the kitchen counter, sweetie. Just be back before it gets dark. Yeah, we love you too. Słuchajcie, gra jest... absolutnym RPG-iem. Tą produkcję zrobił Obsidian Entertainment. A mamy schowek.
I no to jest firma, która naprawdę słynie z niezłych RPG-ów. Oni chociażby zrobili z takich ostatnich produkcji znanych Fallout New Vegas. Naprawdę znają się na swojej robocie. Zatem to, co będziemy mieli okazję zobaczyć tutaj, to nie tylko śmieszny humor, dowcipy i no, zamknięte, tajemniczy pokój, ale także rozwój postaci i eksplorację, która jest naprawdę rzeczą ważną. Można oczywiście wyjść na dwór i poszukać przygody, ale warto rozejrzeć się po domu i zobaczyć, co tu jest ciekawego. Ominąłem coś ważnego, ale wrócimy do tego. Tak jest, zabierzmy wszystkie pieniądze ze schowków rodziców. O, proszę. Element... A to dobra, jeszcze nie możemy zajrzeć do naszych przepasnych bagaży. To wszystko jakby... Uczymy się dopiero tego, co w tej grze jest do zrobienia. Na górze. I zdumiewające, że w tej South Parkowej konwencji udało się zrobić grę tak... Ona jest... Człowiek się przyzwyczaja do tej grafiki, tak jak... Niestety, tatuś nas wywalił i musimy ruszać przed siebie. Mamy zadanie. Mapę miasta i ekwipunek. Czy my coś tu mamy? Nic właściwie... nic jeszcze ważnego. Wszystko przed nami. Muszę poczekać, aż znajdę jakąś broń. Tak jest, moi drodzy. Żaden wandalizm tu nie wchodzi w rachubę. Tajemnicza drabina. Eksploracja przede wszystkim, moi mili. A! Gotówka będzie nam potrzebna. Żeby kupować sprzęt, ale wydawać też na inne zaskakujące rzeczy. O tym, mam nadzieję, powie nam jeszcze Cartman. Hey, no fair. That's cheating. I'm gonna tell my mom. Thanks, kid. I didn't realize he had a health potion. My name is Butters the Merciful. I'm a paladin. I live right next door to you. We should be friends. Mamy pierwszego znajomego. Ilość znajomych wpływa na talenty naszej postaci. Ale to chyba się za chwilę wszystko okaże. You should speak with the Wizard King. He's been talking about your arrival. The wizard lives this way, in the greenhouse, over there. Wyprzedzam trochę fakty. Where'd you live before moving here? Można wejść tutaj gdzieś do jakichś domków, ale to później. Why are we in your hair? All hail the Grand Wizard! So, you are the new kid. Your coming was foretold by Coldwell Banker. I am the Wizard King. But the time for talk is not now. Let me show you my kingdom. Oh, who's your new friend, Eric? Shut up, Mom. Not now. Mamy Cartmana. Jeszcze odwiedzimy. Mam nadzieję, że uda się to wszystko. Odwiedziny u mamy Cartmana są rzeczą ważną. To the kingdom of Koopa Keep. Our weapon shop here is tended by Clyde, a level 14 warrior. Here you can see our massive stables, overseen by the level 9 ranger, Scott Malkinson, who has the power of diabetes. And here, of course, is the breathtaking and lovely Princess Kinney, the fairest maiden in all the kingdom. Don't ask why Kinney wanted to be a chick, it's just how he seems to be rolling right now. Dobra, idziemy do Cartmana. You have been sought out, new kid, because humans everywhere are in great danger. I need something from you, and in return, I am prepared to allow you into my kingdom. I know you are very excited. It's time for your first quest, but first, please tell us thy name. Wizard Douchebag, is that correct? Are you sure you want to keep the name Douchebag? Very well, Douchebag. You will now choose a class. Fighter, mage, thief, or Jew. Dużo interesujących klas, których naprawdę... You look sneaky enough to be a thief. Jew, huh? So I guess we'll never really be friends. Których nikt nie sprawdzi, ponieważ każdy będzie chciał być Żydem. You look sneaky enough to be a thief. Jew, huh? So I guess we'll never really be friends. Słuchajcie, musicie to obejrzeć na live. Ja umierałem ze śmiechu przy tym. Pierwszy odcinek live'a, który...
To jutro będzie na Rock Live. Jutro będziecie mogli obejrzeć te odcinki. Pierwszy raz jak grałem w to na live, to dostałem takiego napadu śmiechu, że musiałem wyłączyć streama. A potem z tym śmiechem, temu śmiechowi towarzyszył kaszel i... Welcome to the KKK. Znowu się zaczyna. Now please, go and visit the weapon shop. Procure yourself a weapon and we shall teach you to fight. Would you like to see my wares, weary traveler? Perhaps you would like to hear tips and rumors for $2? Patrzcie na to. Don't waste your money on tips and rumors. To mnie kurde nigdy nie przestanie bawić, dobra. Żydowska laska. Ah, a lovely purchase. To już więcej nic nie mogę kupić? Nie. Wiecie, to jest strapon? Ja wam nie będę mówił. Dobra. Tak jest. Ah, you have procured a weapon. Yes. It's now time to teach you how to fight. I want you to take your new weapon and, with the bravery of a noble knight, beat up Clyde. What? Kick Clyde's ass, new kid. What I do? I'm the king, Clyde, and the king wishes to be amused. Go on, new kid, kick his ass. No i przechodzimy do systemu torowego. Clyde, you have to wait your turn. That's lame. No, Clyde, it's like olden times. You have to wait your turn. Like in the Middle Ages, Clyde. I know it's lame, Clyde, but that's how we're fucking doing it. All right, douchebag, bash Clyde's face in. Don't be shy. Okej. Walka bywa trudna. Znaczy, trzeba się wykazać refleksem. Come on, fight! Oh, hell yeah, Clyde's your bitch! Alright, Clyde's wearing armor. In order to hurt him, I want you to hit Clyde as hard as you can. Oh shit, dude, I think I see blood! Fucking nice, bruh. It's exactly what you do to guys with armor like that. Okay, listen up. The key to surviving in battle is not to get hit in the bowels. Clyde, it's your turn to attack. Douchebag, protect your bowels. Prepare yourself. Ugh. Yes, that's what I'm talking about! Dude, you're already way better than Clyde. Blok trochę zmniejsza obrażenia, ale nie jest go łatwo wykonać, naprawdę. Czasami ciężko wymierzyć to. Time to use your heroic powers. Using your ability takes power points, or PP for short. PP. If you have a fucking better name for them, then fucking say it, Clyde! Fucking asshole! I'm the king, and I say it's PP! Douchebag, use your Jew ability to make Clyde pay for insulting the king. Dobra. Oh! Way to wipe that smile off his stupid face, douchebag! Now do it one more time! Finish him! What? I was going easy. Take this! Yeah. Perfect! Dude, that was awesome! You were all like, bam! And Clyde was all like, nah, nah! Okay, okay, you prove yourself worthy, douchebag. Now come inside the war tent and I shall let you see the relic. Zdobyliśmy punkty doświadczenia, które oczywiście są ważne potem, żeby zdobywać levele i nowe umiejętności, nowe zdolności w walce. To jest zdumiewające, ta gra absolutnie powala mnie na kolana. Ona oferuje to poczucie humoru, którego należy oczekiwać, a przy tym jest wzbogacona o kurde, zadziwiającą historię, opowiedzianą w sposób absurdalny oczywiście i naprawdę świetny rozwój postaci. Well, here it is. The reason why humans and elves are locked in a never-ending war. The relic for which human and elf are willing to die. The stick of truth. Just 2 days ago, we took the stick back from the elves. Our kingdom was dying, but now it thrives. For whoever controls the stick controls the universe. Don't gaze at it too long, for its power is too much for mere mortals to look at. Now that you have seen the stick of truth, let's discuss your dues. Being a member of my kingdom costs $9.95 for the first week, $4 of which is tax deductible. Alarm! 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 Someone has sounded the alarm! 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 What is it? The elves are attacking! Oh my god! Defensive positions! Dobra. Sprawdzimy jeszcze tutaj, jakby pamiętając cały czas o potrzebie eksploracji. Mam nadzieję, że uda nam się odwiedzić. Jeszcze mamy Cartmana, bo to jest... Douchebag, come help us! Każdy, kto oglądał serial... Give us the stick, humans! Fuck you, Drow Elf! Come and get it! Clyde!
guard the stick of truth while we defend the fortress! Aye, aye! Aye, aye, we're not playing pirates, Clyde! Douchebag, this is your chance to prove yourself. Hold off the asshole elves at all costs! You're a douche! Atakując, wchodzimy do walki. Jeżeli wy pierwsi dokonacie ataku... Do it, douchebag! Kick these elves' asses! Oś. You're wounded, douchebag! Potions will heal you! Here! Dobrze. W trakcie walki można raz użyć mikstury albo zdolności leczącej na sojuszniku i raz można wykonać atak, tylko trzeba najpierw użyć zdolności leczącej. Jakby atak kończy naszą turę. Rule says you can have one potion every turn. I asked for five, but this was compromised. This guy's fast, douchebag. Try to block all his attacks. Well, if this job doesn't work out, at least you've got a future as a training dummy. Come on, get it right! Asshole! Okay, if you block all the attacks, you get a counterattack. Look at your enemy on the ground, weak and helpless. Kick the shit out of him! Tak jest. Awesome, you kicked his helpless ass! Now finish off these elves in the name of the Wizard King! Take this! Dobra. Zajmiemy się tym. I pracą Dawida go załatwimy. Która jest zabójcza na tym etapie. Great job, douchebag! Można oczywiście ich ograbić i należy ich ograbić. Kick their asses, new kid! I got your back! Dobra, znaleźliśmy łuk. A on od razu trafił do naszego. You got this, douchebag! Riposta. What are you waiting for, douchebag? That guy's just standing there. Go kick his ass! Znaczy, no cóż, no trzeba... To jest trochę tutorialowe. No właśnie. Oh man, he was totally waiting for you, dude. You can't just hit him like that. You need to try a different tactic to damage him. Look at that archer hiding behind his friend like a wuss. Switch to your arrows, douchebag. Snipe that little bitch. Dobra. Muszę robić to, co jakby tutorial przewiduje, więc... Go for the pink mist. Wait, whose turn is it? Yeah, bitch, that's what you get for fucking with the Wizard King. Careful, douchebag. That guy's ready for your arrows now. You gotta try something else. Wrogowie mają dwa jakby w dwóch stanach mogą przybywać, znaczy w kilku. Ale jednym jest riposta, czyli odbijają wasze ataki wręcz, drugim jest odbicie, gdzie odbijają broń dystansową. W takiej sytuacji należałoby przywalić po prostu laską. Zobaczymy właściwie, byłem zawsze ciekaw, czy praca Dawida to jest jako pocisk, którego można odbić. Nie. Great job, douchebag! Zwycięstwo. Jeszcze mnie tu czeka kilka potyczek. Let's do this, douchebag. Drow elves, fall back! Fall back, I say! Yes! Awesome, dude! Take that, you asshole elves! Better luck next time! Na-na-na-na-na-na! We still control the universe! It's gone. What? The stick of truth. The elves got it. That was your one goddamn job, Clyde! To guard the stick of fucking truth! Clyde, you are hereby banished from space and time! What? No! You can't do that! Yeah, I can! You're banished and lost in time and space! Yeah, go home, Clyde! You fought bravely on the battlefield, douchebag. Yeah, this new kid made me a douchebag, but sure can't fight! Shut up, Scott. Nobody cares what you think. Anyways, we have a bigger problem now. The Stick of Truth has been stolen, and we must assemble our entire army in order to get it back. But our three best warriors still haven't reported for duty, my king! Our newest member can take care of that. Douchebag, I want you to go out into the neighborhood and find my greatest warriors, Token, Tweak, and Craig. I'm texting their pictures to your personal inventory device now. But beware.
The lands outside are full of marauding drow elves, monsters, and sixth graders. Be sure you're well equipped. Now go! And send my warriors here! Spiders, go with him! No więc, jakby cała ta walka, którą mieliście okazję tutaj zobaczyć, to jest wstęp. Wstęp to trochę uczy taktyki, która jest naprawdę bardzo, bardzo szeroka i nie ma co zażartować. To nie jest RPG zrobiony dla jaj. To jest gra, która jest zrobiona z jajem, a kwestie RPGowe są potraktowane bardzo, bardzo poważnie tutaj. What do you see? Can you see heaven? Or just houses and stuff? Mamy ulepszenie, możemy zainwestować trochę w rozwój naszej postaci. Proszę bardzo, mamy dwie zdolności w tej chwili. Pierwsza to jest Proca Dawida, druga to jest Jiu-Jitsu. I w Jiu-Jitsu zainwestujemy. Na live inwestuję w Proca Dawida, ale jestem ciekaw, może będę miał okazję to sprawdzić tutaj sobie. Oczywiście, słuchajcie, jakby nie będę z tego robił serii na YouTube'a, ja troszkę odchodzę od robienia serii z tych gier nowych. Wolę sobie w to pograć na live, więc... Dobra, mamy przystanek szybkiej podróży. Jest wszystko zrobione z jajem, ale kryje się za tym całkiem solidna mechanika. Mam nowego kumpla i mogę wchodzić do jego domu. You kids be careful now. To jest pani Cartman, którą chcielibyśmy na koniec odwiedzić, ponieważ... jest to rzecz warta uwagi. A można praktycznie wchodzić, gdzie tylko chcecie, jeżeli klamka jest żółta. This is the king's room. I don't think we're supposed to be in here. What exactly are you looking for? Tak jest, obrobimy Cartmana. Ale skarby. Wow, Eric has a lot of cool stuff. Co my tu mamy? Muzyczka jest bardzo ciekawa, ale mniejsze z tym, tu żeśmy spenerowali pokój Cartmana. Dan, dan, dan. Słuchajcie, jak ja to pierwszy raz zobaczyłem. No cóż, mama Cartmana raczej się nie nudzi wieczorami. Niewątpliwie. A na górze oczywiście krzyżyki i tak dalej. This is where the magic happens. Last week Cartman's mom was here with a few men having a whole lot of magic. She was doing hand magic and butt magic. Oh my god. Mleczesz, to mi się nigdy nie znudzi. Kurczę. Dobra, słuchajcie, ja będę kończył. To był odcinek premierowy z South Parku. Jeżeli macie ochotę obejrzeć to w całości, to u mnie na Rock Live, piszcie sobie na YouTubie Rock Live, jeżeli nie kojarzycie jeszcze tego kanału. Tam są archiwa z live'a. Jeszcze, że przy żadnej grze chyba tak się nie śmiałem bardzo jak przy tej i przy okazji doskonale się bawiłem. Nie wiem, czy o tym mówiłem na początku. Jeżeli nie, to powiem. Jeżeli mówiłem, to powtórzę, bo warto. Z zupełną powagą podejrzewam, że ta gra będzie pretendowała pod koniec roku 2014 w kategorii gra roku. To jest produkcja niezwykła. Nie tylko przez to, że idealnie wprost nawiązuje do South Parku, ale przez to, że w tak niesamowity sposób udało się zrobić grę z konwencji kreskówki, znanej kreskówki, nie gubiąc po pierwsze charakteru gry, charakteru serialu, a po drugie wzbogacając ten serial o tak bogatą rozgrywkę. Jakby cały czas deweloperzy poruszają się między grami a filmami, jakby nawiązują kontakt między tymi dwoma mediami. Twórcy chociażby Dark Souls 2 i w ogóle Dark Souls uważają, że nie należy krzyżować tych konwencji. Natomiast w tym przypadku mamy niesamowitą krzyżówkę serialu i gry, która jest udana. Nic na tym nie traci. Serial nadal jest świetny, bo to się gra tak, jakby się oglądało serial. I gra przy okazji jest wyśmienita. No dobra, widzę, że moim gadulstwem zniechęca się już nawet Butters, zatem pozdrawiam was bardzo serdecznie, zachęcam do obejrzenia całej serii u mnie, a jeszcze bardziej zachęcam do zagrania samodzielnie w tą grę i gwarantuję, będziecie się świetnie bawili.
Trzymajcie się. Pa, pa.